Na rysunku mamy znak zakaz postoju. Zakaz postój jest wtedy, kiedy zatrzymujemy pojazd na dłużej niż jedną minutę i nie wynika to z warunków ruchu drogowego. Zatrzymanie jest wtedy, kiedy się zatrzymujemy, bez względu na to, czy robimy to z własnej woli, czy dlatego, że takie są warunki. Czyli jakbyśmy stali w korku, to się zatrzymujemy oczywiście w tym korku, ale nie realizujemy postoju w korku, jeżeli stoimy dłużej niż minutę, ponieważ to zatrzymanie jest niewynikające z warunków ruchu drogowego i wtedy jest postój. Także w tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, ale na czas krótszy niż jedna minuta przed tym znakiem. Ta strzałka oznacza, że znak obowiązuje do miejsca ustawienia znaku. Gdyby strzałka była do góry, to znaczy, że zakaz postoju obowiązywałby za tym znakiem. Także w tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu na czas jednej minuty przed tym znakiem, dłuższy niż jedna minuta za tym znakiem, ponieważ za znakiem nie ma zakazu postoju.